Czerwony kapturek. Dawno, dawno temu w głębi gęstego lasu stała chatka, w której mieszkała śliczna mała dziewczynka, zwana przez wszystkich Czerwonym Kapturkiem. Pewnego dnia mamusia, odprowadzając dziewczynkę do furtki ogrodowej, powiedziała: babcia jest chora, zanieś jej ten koszyk z ciasteczkami, ale uważaj. W lesie cały czas trzymaj się ścieżki i nie zatrzymuj się, a wtedy nie stanie ci się nic złego. Czerwony kapturek zawołał mamusię i pobiegł. Nie martw się, zawołał jeszcze. Będę biegła przez całą drogę do babci i nie zatrzymam się. Dziewczynka szła drogą przez las, ale wkrótce zapomniała o babcinie przystrogu. O, jakie wielkie poziomki i jakie czerwone! Ucieszyła się, po czym pozostawiła koszyk na ziemi i nachyliła się nad krzyczkami poziomek. Są takie ładne i dojrzałe. I takie duże. Niam, niam, pycha. Jeszcze jedna. To już ostatnia. No może jeszcze ta. Owoce czerwieniły się zachęcająco pośród soczystej zieleni traw. Czerwony kapturek biegał tu i tam, wkładając poziomki do buzi. Jedną po drugiej. Nagle dziewczynka przypomniała sobie o matce i o obietnicy, o babci i o koszyku. Szybko więc wróciła na ścieżkę. Koszyk stał nadal na swoim miejscu w trawie. Podśpiewując sobie z cicha, czerwony kapturek udał się w dalszą drogę. Las stawał się coraz gęstszy. W pewnej chwili wśród drzew przyleciał żółty motylek. Był tak piękny, że czerwony kapturek pobiegł w ślad za nim. Złapię cię, złapię! Wołała dziewczynka. Nagle spostrzegła okazałe rumianki rosnące w trawie. Jakie śliczne! Wykrzyknęła i zaczęła je zrywać. Dam ten bukiet babci, pomyślała. A tymczasem zza drzewa śledziła ją para złych oczu. Wtem jakiś dziwny szmer sprawił, że serce czerwonego kapturka zabiło mocniej. Muszę odnaleźć ścieżkę i zmykać stąd. Rzekła do siebie na dobre, już przestraszona dziewczynka. Ale kiedy dotarła do ścieżki, serce jej struchlało na dźwięk chrapliwego głosu. Dokąd to idziesz, moja ślicznotko? Zupełnie sam. Niosę ciasteczka dla babci. I domek stoi na końcu tej ścieżki. Odpowiedział czerwony kapturek drżącym głosem. Usłyszawszy to wilk, bowiem do niego właśnie należała para swych oczu, zapytał uprzejmie. A czy szanowna babcia mieszka sama? O tak, odpowiedział czerwony kapturek i nigdy nie otwiera obcym. W takim razie do widzenia. Może się jeszcze spotkamy. Odpowiedział zły wilk i popędził dalej, układając po drodze plamy. Najpierw pożrę babkę, a potem się przyczaję i poczekam na wnuczkę. Po pewnym czasie jego oczu ukazała się chatka. Pok, pok. Zapukał wilk do drzwi. Kto tam? Zawołała babcia z łóżka. To ja, czerwony kapturek. Jesteś chora, więc przyniosłem ci troszkę ciasteczek. Odpowiedział wilk, starając się zmienić swój gruby, chrapliwy głos. Naciśnij klamkę i wejdź, rzekła babcia, nieświadoma kogo w rzeczywistości wpuszcza do swojego domu. W tym momencie na ścianie ukazał się straszny cień. Biedna babcia. Jednym susem wilk znalazł się przy niej i połknął staruszkę. Zaraz potem czerwony kapturek zapukał do drzwi. Babciu, czy mogę wejść? Zawołał. Teraz wilk, przebrany już w czepek i szal babci, leżał w łóżku. Próbując naśladować cichutki, drżący głosik staruszki, odpowiedział: naciśnij klamkę i wejdź, moja wnuczko. Jaki ty masz gruby głos? Zdziwiła się dziewczynka. A to dlatego, żebym cię lepiej powitać, odrzekł wilk. Babciu, jakie ty masz wielkie oczy? To po to, żeby cię lepiej widzieć. I jakie ty masz wielkie ręce? Wykrzyknął czerwony kapturek, zbliżając się do łóżka babci. A to po to, żeby cię mocniej uściskać. Wilk na to. Jakie masz wielkie zęby? Wyszeptała dziewczynka słabnącym głosem. A to po to, żeby cię zjeść. Warknął wilk i wyskoczywszy z łóżka połknął dziewczynkę. A zaraz potem zmorzył go sen. Był taki obżarty, ale na szczęście akurat z lasu wyszedł pewien myśliwy. Ujrzawszy chatkę, postanowił się zatrzymać i poprosić o coś do picia. Sporo czasu w chaszczach. Usiłując dopaść wielkiego wilka, który był postrachem okolicy, ale niestety zgubił ślad. Podchodząc bliżej, myśliwy usłyszał dziwny dźwięk. Wydało mu się,
że ten niezwykły świst dobiega z wnętrza chatki. Zajrzał więc przez okno i zobaczył wielkiego wilka we własnej osobie, chrapiącego sobie w najlepsze łóżku babci. Tym razem mi nie umknie. Mruknął myśliwy do siebie. Bezszelestnie nabił strzelbę i cichutko, delikatnie otworzył okno. Skierował lufę prosto w łeb wilka. I bach! Wystrzelił. I już po wilku. Mam cię, wreszcie! Zawołał radośnie myśliwy. Już nigdy nikogo nie przestraszysz. Potem rozciął brzuch wilka i ku swemu wielkiemu zdumieniu ujrzał babcię i czerwonego kapturka całe i zdrowe. Przybył pan w samą porę, wyszeptała starowina, niezmiernie przejęta. Możesz teraz bezpiecznie wracać do domu. Rzekł myśliwy do czerwonego kapturka. Zły wilk nie żyje i nic ci już nie grozi. Dziewczynka wciąż przerażona tuliła się do swojej babci. Ach, co za okropność, powtarzała. A później, gdy zapadł zmierzch, nadbiegła bardzo zadyszana matka czerwonego kapturka. Była bardzo niespokojna, bo jej córeczka nie wróciła do domu. Kiedy zobaczyła dziewczynkę całą i zdrową, rozpłakała się ze szczęścia. Czerwony kapturek i jego matka gorąco podziękowały dzielnemu myśliwemu, po czym wspólnie udało się do domu. Musimy trzymać się ścieżki i nie wolno nam się zatrzymywać, a wtedy nic złego nas nie spotka, rzekła dziewczynka, kiedy pośpiesznie wracały przez las. Toruńskie pierniki. W całym Toruniu nie było lepszego cukiernika od Bogumiła. Co prawda, czeladnikiem był jeszcze, ale tak naprawdę już dawno prześcignął swego mistrza. Ciekawe, co go trzyma przy starym Bartłomieju, dziwił się ojciec. Nie co, tylko kto? Uśmiechał się tajemniczo brat, który nieraz widział, z jakim zachwytem patrzy Bogumił na jasnowłosą Zosię, córkę swego mistrza. Oj, oj, kręcił głową stary Wojciech. Nie będzie to łatwe. Jak znam Bartłomieja, to o niczym innym tak nie marzy, jak o bogatym mężu dla swej jedynaczki. Za wysokie progi na nasze nogi. A gdzie to Bogumił? Pewnie już w piekarni. Ruch tam dzisiaj, że hej. A to dlaczego? Nie słyszał ojciec? Toż sam król jego mość do Torunia się wybiera wraz z królową i małymi królewiętami. W mieście aż wrzało. Rzeźnicy, kucharze, piekarze, cukiernicy. Wszyscy zwijali się jak mogli, byle tylko zdążyć na czas z poczęstunkiem godnym tak dostojnego gościa. Jeden Bogumił zdawał się nie pamiętać o królewskiej wizycie. Szedł łąką wzdłuż stawu i zrywał niezapominajki dla swej Zosi. Właśnie pochylił się ku kęce rosnącej tuż nad wodą, gdy usłyszał żałosne bzyczenie. Po powierzchni stawu pływała pszczoła. Widać było, że jest u kresu sił. Czekaj, zaraz cię wyciągnę, szepnął Bogumił i szybko podsunął pszczółce listek. Dziękuję ci, dobry człowieku, usłyszał. Jestem królową pszczół. Uratowałeś mi życie. W nagrodę zdradzę ci pewien sekret. Dodaj dziś do ciasta na pierniki wonnego leśnego miodu. Moje poddane użyczą ci go z radością. Posłuchaj mej rady, a szczęście cię nie opuści. Chyba mi się to śniło, pomyślał Bogumił. Ale gdy tylko wrócił do piekarni, zrobił tak, jak mu pszczółka poradziła. No, no, mruczał, wlewając ciasto do foremek. Ciekawe, co z tego wyniknie. Bogu niech będą dzięki, zdążymy na czas. Cieszył się mistrz Bartłomiej, widząc, jak pierniki znikają w gorących czeluściach pieca. Niebawem po całej piekarni rozszedł się smakowity zapach. Pokręcił się tu i tam, aż przez jakąś szparę w oknie wydostał się na ulicę. Kto tylko przechodził tamtędy, pociągał z lubością nosem i słodki uśmiech rozjaśniał mu oblicze. Ani jednego nie sprzedam, póki króla nie uczęstuję, bronił się przed chętnymi mistrz Bartłomiej, sam raz po raz przełykając ślinkę. Tymczasem Bogumił zabrał się do zdobienia pierników. Na srebrzyste tace wjeżdżali lukrowani rycerze, złociste karoce i w cukrowanych rogach.
Cóż to była za uciecha, gdy małe królewięta zobaczyły owe wspaniałości. Żaden poczęsunek tak im nie smakował i żaden tak nie zachwycił. Sam król, jego mość, raczył spróbować piernikowych figurek i nachwalić się ich nie mógł. Który to mistrz takiej pyszności wypieka? Zapytał. Pokłonił się Bartłomień, ale że człowiek był uczciwy, skazał na Bogu miła. Monarcha uśmiechnął się łaskawie i zaraz rozkazał zawołać pisarza koronnego, aby przywilej królewski właśnie miastu nadany zapisał. Zgodnie z nim Toruń po wsze czasy nabywał prawa do wypiekania pierników i sprzedawania ich we wszystkich miastach, a zwłaszcza w Królewcu. Mistrz Bartłomiej musiał przyjąć aż 3 nowych uczniów, tyle miał roboty. Wiedząc, że zawdzięcza to Bogu miłowi, odprawił zaraz wszystkich konkurentów i jemu właśnie ofiarował rękę Zosi. Na wspaniałym weselisku bawiło się całe miasto. Ludzie ucztowali, tańczyli, śpiewali, a jak się zmęczyli, pierniki chrupali.